świadczenia w wysokości 80% uposażenia, a więc, jak się okazuje, obniżenie wynagrodzenia wcale nie eliminuje przypadków nadużyć i nieprawidłowości. 27 sierpnia 2013 roku odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie omawianej dzisiaj ustawy. Wyjątkowo licznie zgromadzeni, zabierający... Protest służb mundurowych z udziałem funkcjonariuszy Straży Pożarnej. W zasadzie o co w tym chodzi? Chodzi o nowelizowaną ustawę o zwolnieniach lekarskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych. W naszej ocenie ta ustawa jest krzywdząca dla służb mundurowych. Ustawodawcy, parlamentarzyści zapominają o tym, że służba to nie praca. Nie możemy się zgodzić na zapisy, które są dla szerokiego środowiska służb mundurowych zapisami krzywdzącymi. A przewidujecie jakie dalsze skutki, znaczy stopień skuteczności na tego protestu? To znaczy protest nasz trwa już na dobrą sprawę od czerwca. Protestowaliśmy w sierpniu bardzo aktywnie, we wrześniu, w ogólnopolskich dniach protestu. W trakcie tych działań osiągnęliśmy pewne, można powiedzieć, małe sukcesy, gdyż ten projekt został w pewnym sensie pod naszym wpływem zmodyfikowany, ale te zmiany, które zostały wprowadzone na ścieżce legislacyjnej, nie uwzględniają wszystkich naszych postulatów, a głównie chodzi tu o postulat związany z wprowadzeniem okresu przejściowego, czyli tak zwanej karencji, po których następowałoby dopiero obniżenie uposażenia funkcjonariuszy, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Nie jest to nasz wymysł. Takie rozwiązania są znane w krajach europejskich. Ja tylko przypomnę, że we wszystkich praktycznie krajach europejskich, mam tu na myśli kraje Unii Europejskiej, służby mundurowe, funkcjonariusze służb mundurowych przebywając na zwolnieniu lekarskim mają uposażenie 100%, natomiast u nas idziemy w odwrotnym kierunku. Próbujemy zapisy dotyczące przebywania na zwolnieniach lekarskich upodobnić do zapisów w kodeksie pracy. No nie możemy się na to zgodzić, gdyż tak jak powiedziałem, służba pracą nie jest, a mamy wiele zapisów w kodeksie pracy, które są korzystniejsze. Mam tu na myśli obszar związany z nadgodzinami, obszar związany ze służbą pełnioną w porze choćby nocnej czy w święta, gdzie ten temat jest rozwiązany w kodeksie pracy. My natomiast absolutnie tego mamy, ten obszar jest u nas nierozwiązany do tej pory. A czy satysfakcjonuje Was stanowisko Senatu, które było wczoraj prezentowane? To znaczy satysfakcjonuje nas stanowisko senackiej komisji, gdyż senacka komisja odrzuciła projekt przyjęty przez Sejm. Mamy nadzieję, że podczas dzisiejszego głosowania w Senacie to stanowisko zostanie uwzględnione i senatorowie naprawią błąd, który został niejako wprowadzony w Sejmie. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, my ludzie pracy jesteście z wami. Dzisiaj Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych obraduje. Obraduje Rada OPZZ-u, górnicy, hutnicy, kolejarze, ochrona zdrowia, usługi publiczne, komunalni. Wszyscy was pozdrawiamy serdecznie. Wszyscy jesteśmy z wami. My, koleżanki i koledzy, my ludzie pracy rozumiemy, co to jest służba. Rząd tego nie rozumie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze było i będzie z wami. Pozdrawiam wszystkich na placu, szczególnie mój ukochany Florian. To właśnie potrzebni są wtedy mundurowi, kiedy coś się dzieje, kiedy jest powódź, kiedy jest katastrofa. Wtedy, kiedy Polska potrzebuje, stajecie do tej służby. Składaliście ślubowanie, a rządzący tego nie rozumieją. Też składali ślubowanie! Składali ślubowanie, że będą służyć narodowi i w imieniu narodu rządzić krajem. Jak sami widzicie, 2 600 000 bezrobotnych, bieda i ubóstwo. Wyjechało 5 milionów naszej inteligencji za granicę. Czy chcą spowodować, żeby w kraju nie został nikt? Sięgają do kieszeni każdego obywatela, emerytów, rencistów, pracowników, a teraz wzięli się za służby mundurowe.
Hańba dla tego rządu, koleżanki i koledzy. Hańba dla tego rządu. Oczekuje pan bezpośrednio od wyniku tego protestu? Oczekuję, że nasza służba zostanie doceniona i że w końcu ktoś dostrzeże to, że my nie pracujemy, tylko służymy, a choćby nawet 100% zwolnienia płatne, to nie jest żaden przywilej. Czy to jest początek protestu, czy zamierzacie dalej jakoś działać, jeżeli Sejm nie będzie was satysfakcjonował? Myślę, że protest będzie dalej kontynuowany, jeżeli nie osiągniemy swojego celu. A dużo kolegów strażaków przyszło? No w tej chwili jeszcze strażacy dojeżdżają ze wszystkich rejonów Polski. Dziękuję bardzo. Koledzy, witam bardzo serdecznie. To dobrze, że jeszcze są politycy, którzy nas wspierają. Witam kolegów z Floriana i koleżanki, ale najserdeczniej witam te organizacje, które należą do Forum Związków Zawodowych. Witam Związek Zawodowy Policjantów, Straży Granicznej, Służb Więziennych i Strażaków. Moi drodzy, wydawałoby się, że każda władza wie o tym, że jej władza jest pewna wtedy, kiedy ma za sobą zdrowych, lojalnych funkcjonariuszy, bez względu na system polityczny. Wszystkie służby mundurowe, jest to jeden problem. Proszę powiedzieć, jaki problem was łączy w tym proteście? Jedynym problem, który nas łączy, to aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o proponowaną ustawę w zakresie zwolnień lekarskich i obniżenie do świadczeń do poziomu 80%. Zdecydowanie jako służby mundurowe Federacji nie zgadzamy się. Na to się nie zgadzają policjanci, strażacy, służba więzienna, Straż Graniczna. Oczywiście występuję również w imieniu żołnierzy Wojska Polskiego i pozostałych służb tak zwanych mundurowych. Pełna solidarność z funkcjonariuszami tych wszystkich służb, które dbają o nasze mienie i o nasze bezpieczeństwo, tak licznie dzisiaj zgromadzeni. Zawsze i wtedy i teraz ja i moje koleżanki i koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej odróżniamy pracę od służby i rozumiemy, że służba musi mieć dodatkowe uregulowania. Albowiem narażenie własnego życia, żeby ratować innych, żeby ratować życie, bezpieczeństwo, mienie, to nie jest wykonywanie zwykłej pracy. I dlatego czuję się zawstydzony, że obecny rząd, ratując sytuację budżetową, wkłada rękę do waszych, panie i panowie, kieszeni.